Czasami zastanawiam się, co jeszcze może mnie w życiu zaskoczyć. Zazwyczaj nie muszę długo czekać na odpowiedź. Zawsze, powtórzę, zawsze wydarzy się coś, co sprawia, że... Sam nie wiem, jak to nazwać. Monika była moją drugą połową. Byłem jej pewny na 100%. Oddałbym za nią życie. Znałem ją. Znałem ją, wydawałoby się, tak dobrze. Gdyby ktokolwiek zapytał mnie jeszcze wczoraj, czy stawiam na szale swej pewności zwycięstwa życie, bez zastanowienia powiedziałbym tak. Żadnego, absolutnie żadnego ryzyka na tamten czas bym nie widział. To było jeszcze wczoraj. Niespodziewany atak złości rozsadza czaszkę. Dwukrotnie uderzam pięścią w masywny drewniany stół. Ból daje ujście złej energii, przez co natychmiast odczuwam ulgę. Z Moniką znałem się od przedszkola. Od razu byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Wiadomo, jako pięcioletni dzieciak nie mogłem czuć względem niej pociągu seksualnego czy też miłości. Niemniej od zawsze uwielbiałem spędzać z nią czas. Jak się bardzo szybko okazało, z wzajemnością. Którykolwiek z chłopaków podchodził do niej, automatycznie stawał się moim wrogiem. Monika od urodzenia była pięknym dzieckiem. Stąd biłem się o nią średnio raz na tydzień. Pasmo moich zwycięstw zostało zatrzymane przez Mariana z 8B. Zlał mnie tylko i wyłącznie dlatego, że był dużo większy. W 8 klasie miał 2 metry, przy moich 178. Cóż mu jednak z tego było, jak nie był w typie Moniki? Zresztą wszyscy wiedzieli, że ja i ona jesteśmy dla siebie stworzeni. Nasza miłość przetrwała wszystko. Poczynając od 2-letniej rozłąki, musiałem wyjechać do Kanady. Poprzez śmierć najbliższych nam osób, konkretnie chodzi o rodziców. Poprzez dwukrotną utratę dziecka. W pierwszym przypadku poronienie. W drugim nasz 5-letni syn Łukaszek wybiegł na ulicę wprost pod nadjeżdżający autokar. Daliśmy radę. Przetrwaliśmy. A było naprawdę ciężko i masz. Wczoraj dowiedziałem się, że Monia ma kochanka. 50-letniego zgreda. A jakżeby inaczej. Teraz swego. Wtedy jeszcze naszego wspólnego szefa. Tak na marginesie straciłem pracę. Łatwo domyślić się, co mogło być przyczyną. Otóż dotąd katowałem szefa, aż ten wypluł wszystkie zęby. Nie mam pojęcia, jaki jest jego stan. Szczerze powiedziawszy, gówno mnie to obchodzi. W restauracji było co prawda kilku mężczyzn. Nikt jednak nie kwapił się, by w jakikolwiek sposób zapobiec masakrze szefa. Niestety z całego zajścia niewiele pamiętam. Zerwał mi się film. Ocknąłem się na zewnątrz, przed restauracją. Dominik, mój kolega z pracy, kazał mi jak najszybciej odejść. Marcin z Wojtkiem wcisnęli mnie na siłę do taryfy. Jechaliśmy w milczeniu. Mimo usilnych prób wyostrzenia wzroku, wszystko się rozmazywało. Pół godziny później, taksiarz wysadził mnie przed hotelem Solar. To właśnie tu się ukrywam, czekając na... Sam nie wiem do końca na co. Po cichu liczę na ślizg. Nie mam pojęcia, jakim cudem. Niemniej liczę, że nie poniosę konsekwencji swojego czynu. Na samą myśl, że on ją dotykał, pieścił. Najgorsza w takich chwilach jest wyobraźnia. Ta to potrafi zdruzgotać głowę. Odnoszę wrażenie, że cały mózg zalewa fala złości. Zrywam się na równe nogi. Wstając, potrącam stojącą przy łóżku 1,5-litrową butelkę Coca-Coli. Szybkim krokiem idę w stronę drzwi balkonowych. Przekręcam klamkę. W twarz bucha chłodny, rześki zapach pogodnego wieczoru. Spora liczba aut, głównie taksówek, przemieszcza się kilkoma większymi arteriami miasta. Rozglądam się po okolicy. Jeżeli chodzi o widok, jest wyśmienity. Umarłem. Tak. Dotychczasowy ja umarłem. Czarę goryczy przelewa fakt utraty pracy. W
pakcie ze sprawą o, mam nadzieję, tylko pobicie, choć coś tak czuję, że bez trwałego uszczerbku na zdrowiu się nie obejdzie. Przechodzę przez barierki balkonu. Spoglądam w dół. Jeszcze nigdy nie widziałem miasta z takiej perspektywy. Znikają problemy, troski, nawet złe myśli. Wszystko przyćmiewa uczucie najpierw niepewności, później jakby lęku. Stoję wychylony na całą długość ręki. Co czuję? Przede wszystkim niepewność i cienką granicę między życiem a śmiercią. Pode mną 27 pięter swobodnego lotu ku ziemi. Bezlitosna siła grawitacji nada mi zabójczą prędkość. Ta z kolei do spółki z twardym podłożem w postaci kostki brukowej strzaska moją fizyczność na przysłowiowy amen. Unoszę wzrok. W kilkudziesięciu oknach w budynku naprzeciwko palą się światła. Okno w drugim rzędzie od szczytu na przedostatnim, 20 którymś piętrze. Dziewczyna, czesząc włosy, rozmawia z kimś przez telefon. Cały czas nieprzerwanie chodzi po pokoju, w tej z powrotem. Dwa piętra niżej młody gość wydziera się na telewizor. Wymachuje rękami, krzycze, a na koniec ciska pilotem o ścianę. Światło w pokoju obok zapala się. Po chwili do nerwusa podchodzi starsza kobieta. Niezwłocznie uderza nerwowego z całej siły w twarz. Jedno z okien zwraca uwagę nieskończenie różnymi odcieniami błyskającego niebieskiego koloru. Brzęk uderzających o podłogę sztućców wyrywa mnie z chwili zamyślenia. W wielu oknach palą się nieco różne odcienie bieli, żółci albo pomarańcze. W każdym oknie rozgrywa się inna historia. Łączy jej jeden tytuł. Któryś ze scenariuszów życia. Opuszczam wzrok. Spoglądam w dół, dokładnie pod nogi. 27 pięter. Próbuję wyobrazić sobie uczucie spadania całym sobą. Całą masą w dół. Mózg wariuje. Ostatecznie zmierza ku zagładzie. Postępuje wbrew sobie, wbrew logice i instynktowi samozachowawczemu. W skrajnych przypadkach na ustach samobójcy pojawi się uśmiech. Większość żałuje jednak decyzji. Zginę. Chcę umrzeć. Lecz nim się to stanie, mogę. Mogę, kurwa, zrobić wszystko. Przeszłość znika. Odchodzi. Umiera. Idąc ulicą, uśmiecham się i nucę piosenkę Lady Punk Zamki na piasku. Coś we mnie pękło. Coś się zmieniło. A więc idę ulicą. Czuję się rewelacyjnie. Uśmiech? Od ucha do ucha. Zero dyskomfortu. Zero hamulców. Nie ma przyszłości. Jest tylko teraźniejszość. Plan jest taki. Idę do wypożyczalni. Biorę na 4 doby Dodge'a Challengera, potem walę do dealera. Następnie zobaczymy. Najlepsze są spontaniczne pomysły. Mam odłożonych parę złotych, do grobu przecież ich kurwa nie zabiorę. Śmiało więc można stwierdzić, że budżet imprezy jest całkiem przyzwoity. Którą pan życzy sobie wersję silnikową? Pyta pracownica wypożyczalni. Jasno oka blondynka o zgrabnych, długich nogach. Tylko V8, 6,2 litra. Najlepiej z tobą obok na siedzeniu. To oczywiście powiedziałem tylko w myślach. Okej, też bym taki wzięła. Oj, wzięłabyś, wzięła. Podpisuję papiery. Płacę kaucję, zawijam kluczyki i wychodzę. A więc jadę. Czy było warto? Bez dwóch zdań było. Dwukrotnie ścigam się z Mercedesami AMG. Nie dały rady. Pominę w tym miejscu wszystkie BMW, czy to trójki, czy też piątki. Zatrzymuję się w ciemnej uliczce, dokładnie pod bramą budynku w drugim końcu miasta. Na Karmelową 22 jestem w stanie trafić z zamkniętymi oczami. Właśnie w tym miejscu prowadzi swoją działalność biznesową miejscowy dealer.
O, kuźwa, Artek. To żeś mi teraz tym Dodge'em zaimponował. Kupiłem. Okazja była. Nie pierdol. Ile dałeś? 30 koła. A co ty pierdolisz? Za 30 koła to możesz kupić Ibizę, Cuprę albo Punto, a nie Dodge'a. Bez kitu, mówię ci. Wejdź sobie na aukcje komornicze i zobaczysz. Stary, wiesz, jakie tam bryki chodzą? Aukcje komornicze, mówi ci to coś? Dealer zerka na mnie wzrokiem będącym odpowiednikiem słów. Przecież nie jestem idiotą. Z grubsza chodzi o to, że gość bierze sobie w leasing takiego Dodge'a, rozumiesz? Spłaca na przykład 80% wartości i chuj, bankrutuje. Komornik wjeżdża mu na konto, zawijają furę i za te 20% opychają złoma. Normalne, że nie wejdziesz tam od tak. Trzeba mieć link i hasło, tam nie ma przypadkowych ludzi. O, stary. A możesz, wiesz, ten link. Ach, w zasadzie to mam go tylko dla siebie. Wiesz, jakby to się rozeszło po ludziach... Gdy mają ich na tyle baniek, to co takie autko, tym bardziej, że i tak w znacznej części spłacone. Ale to bezwzględne świnie, te banki, normalna lichwa. Pomyśl nad tym loginem. Odwdzięczę się. Pomyślę. Jednak do rzeczy. Dzisiaj potrzebuję coś ekstra. Coś, co mnie... Tak się składa, że mam coś takiego. TLK. Nowość. Na razie testowałem go na 20 osobach. Wszystkie twierdzą, że było bosko. Lecz w pewnym momencie myśleli, że umierają, ale to tylko przez chwilę. Taka paranoja. Nie akceptujesz tego, co się dzieje, więc ci się wydaje. Ja zresztą mniejsza z tym. Nie będę ci mówił, abyś sobie później nic nie wkręcał. Dajesz. Telepatia. Podobno porozumiewali się ze sobą telepatycznie, rozumiesz? No to dawaj mi to, Michałek, i to podwójnie. No coś ty. Podwójnej ci nie dam, przekręcisz się. Brałeś kwasa? Nie. To weź sobie najpierw połówkę i choćby nie wiem co, przez najbliższe 2 godziny nie bierz reszty. To na mój koszt. Tylko pamiętaj o loginie. Okej, zapytam. A może... Wziąłbyś mnie tutaj, przewiózł? Tak, tylko tutaj. Kawałek. 10 minut później znajomek wysiada z Dodge'a i machając dłonią na pożegnanie... Znika w mroku ciemnej uliczki. Uśmiech nie znika mu z twarzy. Jeszcze nigdy nie jechał 260 km na godzinę. A, i pamiętaj, nie prowadź po tym. Jasne. Tak mu wtedy odpowiedziałem. Tymczasem teraz wkładam pastylkę do ust, popijając wodą. Działa szybko, błyskawicznie. Po raz pierwszy słyszę kolory i widzę dźwięki. Żółta gitara basowa, niebieska perkusja, czerwona druga z gitar. Niesamowite. Zatrzymuję się na dużym parkingu przy markecie. Gaszę silnik. Podkręcam radio. Naciskam hamulec w ostatniej chwili. Nie pamiętam, kiedy ruszyłem. Nie mam pojęcia, jak długo jeżdżę bez celu ulicami miasta. Co jest? Droga wygląda na kompletnie zakorkowaną, a tym samym nieprzejezdną. Co gorsza, w obu kierunkach nieprzejezdną. Nie wiem, jakim cudem znalazłem się w korku. No dobra, z tego co kojarzę, ruch na ulicach jakiś tam był. Ostatecznie to sobota wieczór. Jazda to najgorszy pomysł. Póki co tak czy siak stoję w korku. Drzwi stojącej obok taksówki otwierają się. A nie, panie, szybciej to ja z buta dojdę. Ile się należy? Ile? Otwieram drzwi i wychodzę na zewnątrz. Nie jestem sam. Większość kierowców stoi obok aut, spoglądając w stronę mrugających na niebiesko świateł pojazdów uprzywilejowanych. Ogólny zgiełk miesza się z klaksonami. Nagle rozlega się krzyk. O Boże! Nie! Co jest? W tłum wkrada się nerwowość. Coraz więcej osób rozgląda się jakby w obawie przed kimś albo przed czymś. Zauważam kilka biegnących w naszą stronę osób. Poruszają się dziwnie. W sposób na pierwszy rzut oka nieskoordynowany. Przecieram ze zdumienia oczy. Ale jazda. Nie wiem, czy to jawa, czy fikcja, ale stojący wokół ludzie zaczynają się rozbiegać. Jeden z biegnących rzuca się na pasażerkę Renault Scenic. Słychać krzyk. Wsiadam do samochodu.
Zapuszczam silnik. Cofam to do tyłu, to ruszam do przodu. Ledwo udaje mi się wjechać na chodnik, a stamtąd, po przejechaniu kilkunastu metrów, skręcam w małą, boczną uliczkę. Skryty w mroku z odległości kilku metrów obserwuję uciekających ludzi. Biegnący nie tylko przeciskają się między pojazdami, uciekają również chodnikami. Coś tu jest nie tak. Może faktycznie lepiej było wziąć na początek połówkę tej tabletki. Na uciekającą dwójkę przerażonych osób naskakują inne dwie osoby. W pewnym momencie do walczących doskakują kolejne sylwetki. Jest ich kilka. Najpierw powalają uciekających, a następnie zaczynają wgryzać się w ich ciała. Wpatruję się w umierające na moich oczach osoby. Krzyczą przeraźliwie, błagając o litość. Na moich oczach są żywcem pożerani. Zerkam na kanibali. Ich niegdyś ludzkie twarze ewidentnie zmieniły mimikę tak, jakby na dziką, szaloną. Umazani krwią babrają się w trzewiach swych ofiar. Otwieram drzwi. Wymiotuję. Czwarta fala skurczu żołądka sprawia, że nie mam czego zwracać. Zamykam drzwi. Opieram głowę o zagłówek. Przymykam powieki. Otwieram oczy. Natychmiast żałując decyzji. Słońce razi niemiłosiernie. Muszę przyznać, że tym razem to mi Michałek zaimponował. Wczorajsza akcja z dzikimi ludźmi. No, dla miłośników klimatu post-apo bomba. Czegoś takiego, choćby nawet częściowo zbliżonego, jeszcze nie wiedziałem. Fakt było nieprzyjemnie, wręcz przerażająco. No dobra, w chwili jak widziałem dwoje rozszarpywanych ludzi, trochę się obsrałem. Przekręcam głowę, otwierając oczy. Spoglądam w stronę bocznej szyby, tej od strony pasażera. Wginam ciało w taki sposób, by palcami dosięgnąć szkła. Przez całą szerokość szyby przebiegają krwawe ślady. Zrywam się i spoglądam na ulicę. Kilkanaście kałuż krwi zlało się w jedną krwawą breję. Czerwona posoka zdobi nie tylko bruk i chodniki, ale także auta i witryny sklepowe. Wysiadam z samochodu. Szybkim krokiem podchodzę do końca budynku. Wokół nie ma żywego ducha. Rozglądam się. W większości okien nie ma szyb. Pochwycone przez wiatr dziko tańczące firanki. Trzask to otwieranych, to zamykanych okien. Szczek psa. Szum liści. I mnóstwo krwi. 3 metry przede mną stoi kilkadziesiąt zakrwawionych osób. To już chyba nie są ludzie. Mają dziki wzrok. Wyglądają niczym koszmarni członkowie armii zza światów. Dwóch pierwszych patrzy na mnie, jakby szykując się do ataku. Nie mija 5 sekund, jak pozostali także koncentrują na mnie uwagę. Nie tracąc czasu, natychmiast rzucam się do ucieczki. Ile sił w nogach, gnam. Za cel obieram stojący kilkanaście metrów dalej autobus. Nogi odmawiają posłuszeństwa. Plączą się. Docieram do celu. Natychmiast wczołguję się pod autobus. Byłem na tyle szybki, by zgubić pościg. Dzikusy rozchodzą się we wszystkie strony. Znakiem czego zgubili mój trop. Raz na jakiś czas któryś staje w miejscu. Następnie stoi tak przez dobrych kilkanaście sekund, po czym rusza nieco ospale przed siebie. Chyba próbują wyczuć mój zapach. Zupełnie znienacka dopadają mnie kolejne, następujące po sobie fale paniki. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Wyłażę spod autobusu. Następnie powoli podbiegam do stojącego nieopodal Forda Transita i staję z tyłu auta. Słyszę ruch dochodzący z przodu pojazdu. Ostrożnie wyglądam. Jeden z nich stoi z nieco uniesioną głową. Ewidentnie próbuje wychwycić najprawdopodobniej mój zapach. W pewnej chwili odwraca głowę, dokładnie w moją stronę. Nasze spojrzenia spotykają się.
Chowam się za autem, na chwilę przymykając powieki. Istota rusza w moją stronę. Ile sił w nogach, wybiegam z drugiej strony samochodu. Pędzę przed siebie. Po drodze mijam jeszcze trzech typów zajętych plądrowaniem stojących aut. Słysząc mnie, natychmiast wyłażą z samochodów. Ruszają w ślad za mną. Ich ruchy są jakby nieskoordynowane. Mam nad nimi przewagę szybkości. Dobiegam do Dodge'a. Otwieram drzwi. Natychmiast wsiadam do środka. Czym prędzej regluję zamki i umieszczam kluczyki w stacyjce. Wciskam przycisk start-stop. Auto odpala. Ustawiam drążek skrzyni biegów na drive, już po chwili ruszając z miejsca. 20 metrów dalej muszę manewrować, by ominąć dwie istoty. Jadę rzecz jasna chodnikiem. Ulica w obie strony jest zakorkowana. Jadę 50, czasami 60 km na godzinę. Niespodziewanie przed maską Dodge'a wyrastają dwie postaci. Natychmiast hamuję. Mimo to potrącam obie. Zerkam we wsteczne lusterko. Skurwysyn wstaje. Jak to możliwe? Wyjeżdżam na ulicę. Kątem oka rejestruję ruch. Natychmiast odwracam głowę. To amfibia. Uderzenie jest mocne. Wszystkie organy znajdujące się z jednej strony ciała jakby naraz chcą się znaleźć z drugiej strony. Zapiera mi dech w piersiach. Obraz zatrzymuje się niczym stop klatka. Zapada ciemność. Jest mi strasznie zimno. Odzyskuję świadomość. Powoli powracają flesze ostatnich dramatycznych zdarzeń. Otwieram oczy. Najpierw unoszę głowę. Następnie dźwigam obolałe ciało. Ledwo żyję. Po raz pierwszy boli mnie naraz całe ciało. Patrzę na strzaskaną przednią szybę auta. Następnie na wgniecione drzwi boczne. Chwytam klamkę i uderzeniem barka próbuję ją otworzyć. Uderzenie nie jest silne. Wypadam z pojazdu. W ślad za mną podążają setki szklanych drobinek szyby. Z trudem wstaję. Widzę kilka stojących na środku ulicy rozbitych aut. Uliczne latarnie, chcąc nie chcąc, rzucają w ich stronę snopy sztucznych świateł. W jednym, jedynym oknie pali się światło. Przez dłuższą chwilę przyglądam się rozświetlonemu mieszkaniu. Marzę, aby dostrzec jakiś ruch. Cień człowieka. Człowieka, a nie zwyrodniałej bestii. Niestety dom jest pusty. Przebiegam przez ulicę. Spod kół jednego z pojazdów wystają ludzkie zwłoki. Nie chcę na to patrzeć. Niebezpieczeństwo zdaje czaić się wszędzie. Zupełnie niespodziewanie zza narożnika budynku wychodzi duża postać. Jak duża? Ja mam 1,80 m, a sięgam gościowi mniej więcej do brody. Tuż za nim podąża jedna z dzikich istot. Mężczyzna odwraca się i jednym ciosem skręca oponentowi kark. Stoję sparaliżowany. Nagle rozlegają się dwa strzały. Natychmiast kucam. Postawny gość ucieka. Pada kolejny strzał. Duży dostał. Krwawi. Niemniej ucieka, najprawdopodobniej ratując życie. Ostatecznie znika zarówno mi, jak i snajperowi z pola widzenia. Ostrożnie wstaję. Uwagę przyciąga okno na trzecim piętrze. Znajduje się delikatnie po skosie względem wejścia na klatkę schodową. Stoi w nim gość w czarnej czapce z daszkiem. Facet macha ręką. Wstaje i natychmiast odmachuje. Wzdycham z ulgą. Udało mi się. Ktoś normalny. Uśmiech sam wykwita w kąciku ust. Pada strzał. Błyska światło. Nogi same uginają mi się w kolanach. Tracę czucie w ciele. Spadam. Brak mi tchu. Gaśnie światło. Scenariusz Gabriel Grula. Czytał
Jakub Rutka.